Okay. Can you see yourself there? Yeah. Okay, I'm gonna focus on the camera up here. Yes. And every once in a while I'll look down here. Hi. Hi friends, my name is Basia. Cześć przyjaciele. Nazywam się Basia Rosłaniec i spotkałam się tutaj z Angelą Cummings. Angela ma fantastyczne świadectwo. Jest ewangelistą ulicznym, podróżującym przez ostatnie 10 lat. Jest to niezwykle hardkorowe i inspirujące, że jesteś tak zaangażowana, że zostawiłaś wszystko za sobą po to, aby głosić Ewangelię w często niezbyt sprzyjającym środowisku, zostawiając komfort za sobą, tego, czym cieszą się inni ludzie, po to, aby iść za głosem Boga, aby iść za wielkim posłannictwem niesienia Ewangelii. Angela, wcześniej jak rozmawiałyśmy, to mówiłaś mi, że za pierwszym razem zostałaś zapalona podczas przebudzenia w Brownsville. Tak, zgadza się. No więc ja prowadziłam biznes, firmę sprzątającą po tym, jak narodziłam się na nowo. Byłam wtedy samotną matką, samotnie wychowującą 5-letniego syna. Nigdy nie miałam męża. Zajmowałam się sprzątaniem domów i sprzątałam dla właścicieli chrześcijańskiej stacji radiowej, którzy dopiero wrócili z Florydy. Ja przestałam odkurzać dom po to, aby posłuchać, co mają mi do powiedzenia. Oni mówili, wow, tak niesamowite to przebudzenie. Ludzie tam, kolejki się ustawiają przed kościołem, żeby tylko się dostać do środka. To zmienia ludzkie życie. I ja byłam wychowana jako baptystka i byłam zdziwiona, że mogą być kolejki ludzi czekających przed kościołem, ale ja później nadal sprzątałam i nie mogłam zapomnieć tego, co oni mi powiedzieli. Ja myślałam o tym, że bardzo chcę tam pojechać i poszłam do pewnej księgarni chrześcijańskiej i tam był magazyn, gdzie na okładce była mowa o właśnie o tym przebudzeniu w Brownsville i później kolejny magazyn zupełnie w innej dziedzinie, tam również była mowa o tym przebudzeniu i ja stwierdziłam, no Bóg mówi. I stwierdziłam, że muszę tam pojechać. Kilka osób z mojego kościoła pojechało z nami po drodze. Zepsuł nam się samochód. Zdecydowanie no, diabeł chciał mnie zatrzymać, ale dotarłam tam. Zupełnie obcy człowiek kupił za jakieś $200 alternator dla mnie. I kiedy ty zaczynasz iść w kierunku swojego przeznaczenia, wróg zacznie podsyłać ci problemy, ale Bóg zawsze znajdzie rozwiązanie, abyś mógł dotrzeć tam, gdzie masz dotrzeć. I moje pierwsze doświadczenie z tego przebudzenia w Pensacoli, Brownsville, to, że główny budynek był pełny, później był taki pokój, gdzie inni ludzie jeszcze tam się gromadzili, tam też było pełno. Ja zostałam umieszczona gdzieś przed ekranem, ale ta obecność Boża i to niezwykle ogniste nauczanie Steve'a Hilla było niesamowite. On płakał nawet, jak głosił. Kiedy on wzywał ludzi, aby wyszli do przodu, to ludzie biegli w odpowiedzi na to. Pastorzy wybiegali łącznie z prostytutkami, ludźmi uzależnionymi od narkotyków. Ludzie wszelkiego rodzaju otrzymywali zbawienie i później w piątki miały miejsce chrzty. I kiedy ludzie zanurzali się w tej wodzie, dotykała ich moc Boża i oni zaczynali trząść się tak mocno, że musieli być wynoszeni z tej wody. I to było po prostu tak naznaczone obecnością Bożą, tak niezwykle też mocne było tam nauczanie o pokucie. Ile miałaś wtedy lat? Za pierwszym razem pojechałam tam w 1997 roku.
Miałam wtedy 27 lat. And tell me about that moment, a powiedz mi o tej chwili, kiedy ty zostałaś ochrzczona w ogniu, ochrzczona ogniem i wysłana, aby być ewangelistką. Jasne. Ja do tego przebudzenia, do tego kościoła, gdzie było przebudzenie, jechałam 3 razy. W 97 i później w 98 roku Pan powiedział mi, zostań tutaj, gdzie jesteś i pozwól, że ja przyprowadzę przebudzenie do ciebie. I Bóg w tym czasie przygotowywał mnie, bo wiedział, że ma zamiar powołać mnie do pełnoetatowej służby i to mnie wystraszy. Więc kiedy Bóg wie, że ma zamiar dać ci duże powołanie, to on najpierw przygotowuje cię do tego. I to jest bardzo dobre, to jest częścią chodzenia z Panem, że przygotowujesz się do nagłego powołania, które zmieni twoje całe życie i będziesz musiał być ciągle czujny, chodząc z Bogiem. Bóg zawsze jest zorientowany na służbę w Królestwie, na pracę, która musi być wykonana. Więc w 99 roku ja stwierdziłam, pojadę tam znów na ostatni weekend lutego i poproszę tego ewangelistę, aby pomodlił się o mnie. Jadąc tam, już kupiłam książkę pod tytułem Czas, żeby płakać. I ten luty 99 roku był przełomowy dla mnie. Ja tam siedziałam w tej sali i głosiciel mówił o tym, że właśnie będzie modlił się o ludzi. I ja właśnie po to tam jechałam, więc stwierdziłam, świetnie, czyli to okej, że przyjechałam po to. Bo wiecie, jestem dziewczyną i tutaj chcę, żeby ten mężczyzna się o mnie modlił. Ja byłam nowa w tym wszystkim, ja nie wiedziałam, czy to jest w porządku. Oczywiście to jest w porządku, chociażby historia Eliasza i Elizeusza z Królewskiej Księgi Biblii mówi nam o tym, jak Eliasz nakłada, oddaje swoje powołanie swojemu uczniowi. Więc też Elizeusz porzuca wszystko, cały swój dom, żeby iść za tym, który ma namaszczenie jego ze swoim mentorem, więc jest to całkowicie normalne, że chcemy to robić, że chcemy uczyć się od namaszczonej osoby. I kiedy nabożeństwo się skończyło, Steve Hill chodził po całej sali i on zatrzymał się w pewnym momencie i kiedy Duch Święty powiedział mi, stań tam w tej alejce pomiędzy siedzeniami i Steve zauważył mnie i pokazał mi przyjść tutaj. Podeszłam do niego, on położył swoją rękę na mojej głowie i krzyknął, ogień! I wtedy zostałam ochrzczona ogniem Bożym. Ja już wcześniej byłam ochrzczona w wodzie, byłam ochrzczona w Duchu Świętym, mówiłam już językami od 96 roku. W tym momencie jednak zostałam ochrzczona ogniem i wezwana, aby głosić Ewangelię. Ja wiedziałam już wcześniej, że ja jestem ewangelistką, ale Bóg to potwierdził w tym momencie. Wróciłam do swojego miasta, do swojego kościoła i starsze kobiety tam w kościele, przez dłuższy czas chodzące z Bogiem, zaczęły modlić się. Jedna z nich zaczęła płakać i mówić mi, jesteś powołana i łzy leciały z jej oczu, bo na mnie była tak mocna obecność Boża w tym momencie. I ja powiedziałam, no właśnie, ja wiem. I przez 2 tygodnie płakałam. I później Bóg znów mnie przeprowadził do tego
przebudzenia, abym zobaczyła, abym zamieszkała z pewną samotną matką, która służyła Bogu, abym zobaczyła, że to jest w porządku, że to jest normalne, że samotnie wychowująca matka może zrobić te rzeczy. Ja musiałam zostawić wszystko za sobą, moją rodzinę, mój biznes, po to, aby iść za Panem. I Pan dał mi słowo z Ewangelii Łukasza 14, oblicz koszt. Powinieneś obliczyć zawsze koszt, zanim zaczniesz budować budynek. I jeszcze w moim rodzinnym mieście Bóg powiedział mi, jeśli pójdziesz do tej szkoły biblijnej i ja zainwestuję w ciebie, to lepiej, żebyś skończyła, ukończyła tę szkołę. I ja byłam przestraszona trochę, bo musiałam zacząć od zera, nową firmę założyć, musiałam zorganizować szkołę dla mojego syna, musiałam zorganizować opiekunki. I w ciągu pierwszego tygodnia, miesiąca Bóg wszystkim się zajął w ponadnaturalny sposób. Bóg sprawił, że moja firma zaczęła działać, zaczęłam zarabiać tak dużo, że nawet na okładce pewnego magazynu w Pensacoli pojawiłam się. Za darmo nawet otrzymywałam pomoc z opieką nad dzieckiem. Została też opłacona moja szkoła biblijna. Nigdy nie otrzymałam pomocy od rządu, czy to jeśli chodzi o mieszkanie, czy dotacje do żywności. Gdzieś 5 razy całkowicie rozbił mi się samochód. Otrzymałam bardzo wiele uwolnienia w tamtym czasie. I Bóg powołał mnie do nauczania, najpierw głoszenia w weekendy. A kiedy ukończyłam szkołę biblijną, w 2014 roku mój syn Nicholas miał 13 lat i mój syn jest nieśmiały. Mój syn przyszedł na tą scenę, kiedy ja miałam swoje absolutorium. On przyszedł z bukietem kwiatów przed całym kościołem. I kiedy ja roznosiłam swój dyplom, on tam był, żeby mnie powitać, był taki dumny. I żona mojego pastora była wzruszona. Naprawdę to zajęło mi 4 lata. Ta szkoła normalnie zajmuje 2 lata, ale jako samotnie wychowująca matka zajęło mi te 2 razy dłużej, ale ukończyłam. I tak jak powiedział Steve Hill do studentów podczas absolutorium, on powiedział, ty nie idziesz ze swoim dyplomem na ulicę, myśląc, że wszyscy teraz się będą nawracać tylko dlatego, że ty ukończyłeś szkołę biblijną. Teraz dopiero zaczyna się twoja służba, wasza służba. Po tym, jak zostaliście wyszkoleni, teraz musicie zacząć. I wielu ludzi uważa takie ewangelizacje uliczne jako coś do odhaczenia, tak jak podróż do Paryża. Zrobiłem to. Nie, to jest coś dużo więcej. To jest wojna. My jesteśmy na wojnie, my jesteśmy powołani do tego, aby ratować ginących ludzi. I Steve Hill powiedział, że wielu chrześcijan zostaje zbawionych, otrzymuje koło ratunkowe i zawiesza je w gablotce za szkłem w swoim pokoju. I mówi, zobacz, jakie piękne koło ratunkowe, które mi Jezus dał. Ale ty weź to koło ratunkowe i idź i rzuć gdzieś komuś. I przynieś mi to koło ratunkowe, pełne zniszczenia, pełne śladów po tym, że byłaś na wojnie, że ratowałaś duszę. I on dał każdemu studentowi takie miniaturowe koło ratunkowe, aby pamiętali to kazanie, to nauczanie. I ja sobie po tej uroczystości nakleiłam
to koło ratunkowe na swojej czapce i napisałam tam dookoła dusze, 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 dusze. I miałam też na sobie skarpetki wojskowe. Chciałam wyglądać zupełnie inaczej niż wszyscy w mojej szkole biblijnej, którzy wyglądali normalnie. A ja stwierdziłam, nie chcę wyglądać normalnie. Ja chcę wstrząsnąć pewne rzeczy. I on wtedy poprosił mnie, żebym przeczytała pewien fragment pisma przed wszystkimi i to było z Księgi Objawienia. To było z 5:12, z 5 rozdziału, 12 werset. I tam jest napisane, że anioł krzyknął głośno, godzien jest baranek. I ja zapytałam wtedy, czy będzie wam przeszkadzać, jeśli ja wykrzyczę to, ten fragment pisma jako ewangelistka. Oni powiedzieli, oczekujemy, że to zrobisz. I podczas tego najdłuższego przebudzenia w historii Ameryki ja stanęłam tam w tych moim szalonym, z tym szalonym stroju i krzyknęłam tam zza pulpitu, godzien jest baranek, który został zabity. I możecie zobaczyć na filmie nagranym, że naprawdę pastor mi tam mówi, pastor mówił ludziom zajmującym się dźwiękiem, ściszcie to, przyciszcie to trochę. To było zabawne, to był świetny czas, ale to był dopiero początek, ponieważ Biblia mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. A więc Elizeusz został wytrenowany, wyszkolony przez Eliasza, nie po to, żeby móc się pochwalić, o ja sobie przebywałem z Eliaszem, ale aby dotknąć kolejne pokolenia tym, co zostało mu ofiarowane. I wielu ludzi chce po prostu przebywać, spędzać czas z jakimiś większymi ludźmi, ale sami nie chcą iść i robić rzeczy. Oni nie chcą blizn wojennych. Ale jak możesz mieć wielkie świadectwa do opowiedzenia później, jak zabicie Goliata 5 kamieniami, jeśli nie spojrzysz w twarz Goliatowi i nie powiesz, ja już mam dość tego, że patrzę i nikt nie chce nic zrobić przeciwko temu Goliatowi. Wiecie co, ja chyba sam wystąpię przeciwko temu Goliatowi. I on tam 5 kamieni bierze i zabija Goliata już pierwszym, ale on później ma to świadectwo. Może chwalić się głową Goliata. A inni ludzie mieli możliwość zrobić to wcześniej, ale nie wykorzystali jej. I ja nie, możliwe, że jestem 20 z kolei, którą wezwał Bóg, ale inni być może odmówili. Ja powiedziałam, ja to zrobię, Panie. I to w wyniku wdzięczności, ponieważ wdzięczność polega na działaniu. Kiedy jesteś wdzięczny za swoje zbawienie, to zaczniesz coś robić. Ja już się tego nauczyłam nawet w grupie alkoholików anonimowych. To już tam o tym mówili. Bądź wdzięczny za to, że nie jesteś dzisiaj pijany i idź i pomóż innej osobie, która potrzebuje. A kiedy jesteś uratowany od gniewu Bożego i otrzymujesz życie wieczne przez Jezusa Chrystusa dzięki Jego cierpieniu, to ty powinieneś iść i próbować pomóc też innym ludziom. I kiedy kochasz serce Jezusa, kiedy słuchasz Jezusa, będziesz Go słuchać i pytać, Jezus, co jest na twoim sercu i co usłyszysz? Dusze. Dusze, dusze, dusze. Ja po prostu chcę te dusze. A jakie dusze chcesz dzisiaj, Jezus? Chcę tych Żydów. Chcę tych Żydów. Kocham tych Żydów, Angela. Powiedział ci to też, prawda? Kocham tych Żydów.
Hey, tell everybody Basia, powiedz wszystkim, co będzie się dzisiaj działo z Mandelem. Opowiedz mi o Mandelu. O Mandelu opowiem za chwilę, ale chcę najpierw powiedzieć o tym, jak dowiedziałam się o Angeli. Byłam w Turcji i Duch Święty poruszył mnie, abym dowiedziała się więcej o tym kraju. Ja sprawdziłam w internecie, wpisałam ewangelista uliczny i dowiedziałam się o Angeli. Zobaczyłam ją, jak głosi Ewangelię na ulicach Istanbulu i tam grupa taki gang jakby za nią szedł, jakieś 50 osób. Ona tam zabrała swoją kamerę i zaczęła odchodzić. Ja patrzę, ona jest sama tam, jako kobieta. To nie była grupa ewangelistów. I byłam zaskoczona i to, o co chcę się teraz zapytać, to są te chwile, wiesz, kiedy jest trudno, kiedy jest niebezpiecznie. Możesz o tym opowiedzieć? No, musisz być przygotowany na wszystko, kiedy głosisz na ulicy. Musisz być gotowy na więzienie. Musisz być gotowy na to, że ktoś może na ciebie pluć, że może cię zranić, może cię gonić. Musisz być bardzo wrażliwy. Więc kiedy zaczynają się zamieszki na przykład, to musisz szukać drogi ucieczki. Biblia mówi, że jeśli jesteś prześladowany w jednym mieście, uciekaj do następnego. Nie ma nic złego w ucieczce. Ty nie musisz tam stać i mówić, przecież Jezus kazał pokazać drugi policzek, więc niech mnie pobiją dla chwały Boga. Nie. Szukaj ucieczki. I ja byłam uderzana, ja byłam wrzucona do więzienia przez policjanta w Rzymie. Ja w 2013 roku głosiłam w Watykanie i tam policjant uderzył mnie w twarz. Ja nawet nie wyzwałam go w żaden sposób. Po prostu pomyślałam, to całkiem cool. Ta sytuacja. Byłam tam w więzieniu 6,5 godziny i to był dobry czas. Jedyne co, to bardzo byłam spragniona. Nie miałam wystarczająco wody i to jest to, przed czym ja ostrzegam was, jeżeli mielibyście trafić do aresztu. Najgorszą rzeczą jest odwodnienie, więc zwracajcie na to uwagę. Nie samo przebywanie w więzieniu, nie to przeszukiwania, nie te podłogi klejące się. Więc po prostu pamiętaj, żeby utrzymywać nawodnienie. Te najprostsze rzeczy, prawda, są tak ważne. Musisz być nawodniony, bo przecież musisz śpiewać w więzieniu, prawda? Ja tak dużo śpiewałam w więzieniu w Eindhoven w Holandii. I tam jedna pani powiedziała do mnie, są dwa rodzaje policjantów w Holandii. Jest policja miejska, jeszcze drugi rodzaj. I ta kobieta któregoś dnia powiedziała, kiedy tam siedziałam w tym więzieniu, boli mnie głowa od tego twojego śpiewu. A ja mówię, czyli słyszałaś, jak śpiewam? Ona, tak, twój głos był taki. A ja mówię, no tylko się upewniam. Ja celowo doprowadzałam do szału tych policjantów, głosząc, śpiewając. Do takiego stopnia, że człowiek siedzący w celi obok poprosił, żeby być przeniesiony, aby dostać inną celę. I będąc w tamtej celi trzymał palce w uszach. Ja wcześniej miałam taką celę, gdzie miałam duże okno, mogłam
musiałam wszystko oglądać na zewnątrz. Później mnie do takiej małej celi przeniesiono z takim małym oknem i ja tam mówiłam językami. Policjant otworzył to malutkie okienko i mówi, czy możesz proszę być cicho? Ale w porządku było, tam było czysto w tym więzieniu, ale zostawili w mojej celi takie bardzo dziwne czasopismo z takim materiałem. Nie wiedziałam czemu takie coś w ogóle zostawili. Tam było zdjęcie z jakiejś parady, jeden mężczyzna trzymał na smyczy drugiego. Więc dziwne, że coś takiego zostawili, ale ja tam czytałam Biblię i mówię, że kiedy jesteś zamknięty w więzieniu, to jest to bardzo biblijna rzecz. Przecież Paweł napisał do chrześcijan w Filipii z więzienia. Ja dzisiaj pojechałam do Filipii, do Grecji. Ja byłam w tym więzieniu, gdzie tam Paweł śpiewał, chwalił Boga. To jest za dużo historii, za każdym razem mieszam to wszystko, ale chcę powiedzieć, że to jest bardzo biblijne. I ja, kiedy byłam w więzieniu, to słyszałam Ducha Świętego, który mówił mi, że mam czynić uczniami. Ja pytam Boga, ale przecież ja jestem w więzieniu. Jak ludzie będą cokolwiek ode mnie przyjmować? A Duch Święty mówi, no ale spójrz, co się działo w Biblii. I Pismo mówi o tym, że wielu ludzi odpadnie od wiary. I ja myślę, że częściowo stanie się to dlatego, że mówi się do ludzi, przyjdź do Jezusa, On poprawi twoje życie. I to jest prawda, że On naprawdę czyni twoje życie lepszym, ale On jednocześnie obiecuje nam prześladowania. To jest również w Biblii i nie możemy wyrwać tych stron. Biblia nie mówi jedynie o prosperowaniu, o Ewangelii sukcesu. Ludzie mówią, ja będę błogosławił Izrael, bo chcę być błogosławiony. Będę dawać pieniądze na Izrael. Będę pomagać Żydów w Ukrainie, bo chcę być błogosławiony. Wywieszę sobie flagę Izraela, bo chcę być błogosławiony. Ale zobacz, jakie to jest samolubne, jakie egoistyczne. Czy naprawdę kochasz Izrael, czy tylko myślisz w ten sposób, dam po to, żeby dostać? Wracając do historii o Mandelu, przyjechałam do Izraela i tego wieczoru głosiłam również. I kiedy skończyłam głosić, przychodziłam i zobaczyłam Angelę. Ja rozpoznałam ją z tego wideo, które oglądałam w Turcji. I teraz spotykam ją w Jerozolimie, więc zatrzymałam się, zaczęłyśmy rozmawiać i zdecydowałyśmy, że będziemy głosić razem. Byli też z nami inni ludzie. Był jeden młody mężczyzna, który nam przeszkadzał w czasie naszego głoszenia. Kiedy zakończyłyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać z tym człowiekiem, modlić się o niego. Okazało się, że on był uciekinierem z Kanady. W wiadomościach było ogłoszenie, że jest poszukiwany. I on miał takie nastawienie, że on chce wszystkich zabić, on nienawidzi ludzi. On chciał popełnić masowe morderstwo. Było w nim tak wiele gniewu. I on był poszukiwany za atak z takim imitowanym pistoletem w Kanadzie przy szpitalu żydowskim, co ciekawe. I okazało się, że on pochodził z takiej bardzo hardkorowej żydowskiej rodziny.
która wierzyła w pewnego Mesjasza i był bardzo, bardzo surowo wychowany po żydowsku. I on teraz przeszkadzał nam w głoszeniu, śmiał się z nas, pokazywał rękami jakieś dziwne znaki, iluminati, wygłupiał się. I kiedy go zawołałyśmy, kiedy on podszedł do nas, zaczęłyśmy rozmawiać z nim, mówić o miłości Boga dla Niego, o przebaczeniu w Jezusie. I on przyznał się, że wielu ludzi próbowało wcześniej modlić się o Niego, ale nigdy wcześniej nic się nie wydarzyło. I mieliśmy pewne słowa wiedzy i zgodnie z tymi słowami modliłyśmy się o Niego i zaczęłyśmy uwalniać Go od kłamstw, które Go opresjonowały, które stanowiły zasłony na Jego oczach i zaczęłyśmy widzieć wyraźną zmianę w Nim. On zaczął mięknąć się i przeszedł od takiego odmówienia, że nic dla niego nie działa, nic już dobrego nie wydarzy się. I tak naprawdę ukorzył się i oddał życie Jezusowi. To była ogromna rzecz, niesamowita. Zabrałyśmy go potem na pizzę i potem wyciągnęłyśmy go na więcej modlitwy, ponieważ zauważyłyśmy, że po naszej pierwszej modlitwie on nadal manifestował uwolnienie, że nadal wydarzało się w nim, więc stwierdziłyśmy, że musimy się dłużej o niego modlić. I on siedział tam, wyrzekał się ducha morderstwa, ducha nienawiści, to było bardzo mocne. I po wszystkim zauważyłyśmy, że jego twarz bardzo się zmieniła. Nie było już tego stresu, natomiast był pokój i uśmiech na jego twarzy, to było niezwykłe. Więc wracając do tego, co mówiła Angela, że posłannictwo, wielkie posłannictwo polega na tym, że Jezus chce, abyśmy zbawiali duszę i On chce, aby Żydzi byli zbawiani. I ja z pewnością rozumiem serce Angeli, to rezonuje ze mną, co ona mówi. Ale co się dzieje z nim dzisiaj? Co to będzie? No więc potem na kilka dni on zniknął, ale znów skontaktował się z nami i powiedział, że nadal rzeczy z niego wychodzą. On czuł się trochę zmieszany. Ja do niego powiedziałam, słuchaj, czy Jezus jest twoim Panem? On powiedział, tak. I dzisiaj będziemy go chrzcić. W dzień, w który ja wyjeżdżam, on będzie przyjmował chrzest, czy to nie jest super, więc niezwykła radość jest z tym związana, że to jest niesamowite świadectwo, że ktoś, kto był poszukiwany przez policję, kto był zmierzał w kierunku popełnienia masowego morderstwa zgodnie z tym, co mówił, miał ogromny gniew w swoim sercu, został z tego wszystkiego uwolniony. Więc chwała Bogu za to, co uczynił. I ta sprawa powoduje, że ja chcę tutaj powrócić do Izraela. Kiedy ja wczoraj wyjeżdżałam z Jerozolimy, gospodarz miejsca, w którym mieszkałam, w Starym Mieście przez 30 dni, on jest muzułmaninem i on schodził z moją walizką. Słuchajcie, ja wcześniej, mieszkając tam, ja modliłam się, kładłam ręce na jego dywanik modlitewny, modliłam się językami. Ja zauważyłam, że w rezultacie on coraz mniej modlił się na tym dywaniku. Było wezwanie do modlitwy, a on jakoś tak podchodził do tego lekko i nie przychodził. Podobało mu się moje śpiewanie. Inne rzeczy. Budowałam z nim relacje przez ten czas, kiedy tam mieszkałam. I kiedy wyjeżdżałam, to on wyciągnął rękę, do mnie spojrzał w dół, mówił do zobaczenia, a ja powiedziałam, nie, chcę ciebie przytulić, daj mi uścisk. Więc ten przyjazd do Jerozolimy był niesamowity. On powiedział, mam nadzieję, że wrócisz.
I jednocześnie, kiedy wyjeżdżałam, właściciel sklepu po lewej stronie spytał, wyjeżdżasz? Ja mówię, tak, to świetnie, bo już nas doprowadzałaś do szału. Więc tak się dzieje. I był też taki mały chłopczyk przy bramie Jaffy. On nie wiedział, co ja mówię, wiedział, że głoszę. Ja uśmiechnęłam się do niego i powiedziałam, cześć, pa. A on tylko pokazał mi ręką, jak wynoś się, jakby chciał rzucić we mnie butelką z wodą. Ale ja mówię, zabij ich swoją uprzejmością, po prostu uśmiechaj się, niech oni zastanawiają się, co takiego masz w sobie. Ale tak, no więc dzisiaj mamy chrzest Mandela. I ja wiem, że to nie jest koniec mojej misji w Izraelu. Nie uważam, mimo że to już jest 7. raz, kiedy tutaj jestem, ale wierzę, że to nie koniec. Jeszcze kilka osób pytało, kiedy wrócę. Więc zobaczymy, co Bóg będzie robił. Chciałam Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Chcę zapytać o koszt, o cenę, którą płacisz, bo to jest niezwykłe, bardzo inspirujące, że jesteś tak zaangażowana w to, co robisz, że zostawiłaś komfort swojego domu po to, aby stawać przed bardzo niebezpiecznymi sytuacjami, zostawiając tył rodzinę. I kiedy ty zostawiłaś to wszystko, to na początku mieszkałaś w swoim samochodzie, prawda? I brałaś prysznicę w Starbucksie? Tak, Starbucks to było miejsce, gdzie się myłam. Ludzie mówią do mnie, nie wiedziałem, że są prysznice w Starbucksie. Ja mówię, no nie, nie ma, ale ja sama sobie stworzyłam tam łazienkę. Głosiłam przez 10 lat na powietrzu. Wcześniej zarabiałam $20 za godzinę, sprzątając domy milionerów. Z jednego nawet bogatego chrześcijańskiego domu ja miałam ogromne zyski ze sprzątania, ale któregoś dnia, czyszcząc ich wannę, ja powiedziałam do Boga, Boże, czy Ty przez 4 lata kazałeś mi kończyć szkołę biblijną, abym teraz sprzątała dla bogatych chrześcijan? I ja płakałam i mówię, Boże, musi być więcej. I Bóg doprowadził do tego, abym ja została złamana, abym zawołała, abym była gotowa na nowe rzeczy. Bóg złamie Cię po to, abyś zostawił to, co stare, aby zabrać Cię do nowych rzeczy. I wielokrotnie, zaczynając te rzeczy, będziesz pionierem. Pojedziesz gdzieś, pójdziesz gdzieś, gdzie nikt wcześniej nie był. Ja miałam Hondę i to było ponad naturalne też, w jakiś sposób dostałam ten samochód, ponieważ przyśnił mi się Bill Gates, Donald Trump i jeszcze jeden pan, który i wszyscy siedzieli za stołem. Ja tam weszłam i Bill Gates powiedział do mnie, wiem, że jesteś ewangelistą. I obudziłam się wtedy i stwierdziłam, muszę kupić dzisiaj nowy samochód. Nie wiem, jak ja to wiedziałam, ale zaraz, od razu po obudzeniu wiedziałam, że nie mogę pozwolić, aby ktokolwiek mnie przekonał, żebym tego nie robiła. Od razu zadzwoniłam, że chcę ten samochód. Nie miałam żadnego kredytu. Miałam pracę od 3 tygodni jako pastor młodzieżowy i zostałam zwolniona, ponieważ byłam zbyt radykalna. Ale Bóg dał mi całkowicie nowy samochód, ponieważ On miał zamiar uczynić ten samochód moim domem.
I to rzeczywiście stał się dla mnie motel Honda. I tak wprowadziłam się do mojego samochodu, zostawiłam firmę, przeprowadziłam się do Kalifornii, zaczęłam zupełnie nowe życie, a ludzie z Teksasu mówili, co ty robisz, twój ulubiony kaznodzieja ma raka. Bo to prawda, że mój ulubiony nauczyciel, którego ja, za którym ja szłam jako za moim Eliaszem, on miał raka. I po 16 latach ja zostawiłam go, aby iść za Panem do zupełnie nowe terytorium. I nawet nie znałam nikogo w Kalifornii, wiedziałam jedynie, że Ray Comfort głosił w Santa Monica i tak wybrałam. Potem mieszkałam jeszcze w Malibu, miałam tam niesamowitą służbę dla znanych Żydów, więc mieszkając w Malibu, głosząc tym Żydom, otrzymałam powołanie do Izraela. Nawet tak, czasami ja z mojego samochodu przekradałam się do Starbucksa z moją szczoteczką do zębów, z moim samochodem, myłam zęby, ładowałam telefon, piłam kawę i później myłam głowę w umywalce. Myłam cała się w tej umywalce. Goliłam nogi na toalecie. Przez 2 lata tak robiłam. I dzięki Bogu czasami mogłam wziąć normalny prysznic też. Chwała Panu. I na koniec, Angela, no chciałam powiedzieć przede wszystkim, że to jest tak niesamowite poznać kogoś z takim oddaniem, z taką determinacją. Ale wiesz, Jezus był oddany mi i kocham Go. I moje ostatnie pytanie. Moje ostatnie pytanie w tej rozmowie to, jak podtrzymujesz ten ogień mimo tych wszystkich trudności, więzienia, tego, że ludzie źle o tobie mówią, plują i to, że jesteś sama, nie masz jakby pocieszenia pochodzącego od drugiej osoby. Jak ty otrzymujesz ten ogień? Od 21 lat już głoszę i chrześcijanką jestem od 96 roku i to jest bardzo proste. Godzien jest baranek. Tak jak to, co powiedziałam w mój dzień absolutorium, wszystko w życiu, wszystko w Biblii, wszystko wskazuje na niebo, na baranka Bożego. Kiedy patrzysz na niebo, widzisz baranka. My po prostu wychodzimy i zapraszamy ludzi na ucztę weselną baranka. Kiedy myślę o tym, że kiedyś byłam uzależniona od kokainy, byłam alkoholiczką, a Jezus też uratował mojego syna przed aborcją, ponieważ zabrakło mi $100 w klinice aborcyjnej. Bóg dał mi biznes na Florydzie, w Teksasie, w Tennessee, kiedy ja sama nawet nie miałam wykształcenia, nie wiedziałam, jak prowadzić firmę, ale Duch Święty wszystko mi pokazał i Bóg pomógł mi wyjść z uzależnienia i ta uprzejmość, ta dobroć Boga prowadzi nas do upamiętania. Więc te wszystkie lata idę za Panem i ostatnio kupiłam w Amsterdamie ten pierścionek, tam jest napisane Jezus. I pytałam w 2014 roku, gdzie mam głosić na 20-lecie mojego zerwania z kokainą i Bóg powiedział Amsterdam. I to jest właśnie moje ulubione miasto, ja w ogóle chcę mieszkać w Holandii, chcę tam wyjść za mąż i być szczęśliwa, ale wiesz, ja głosiłam w barach tego dnia, w Amsterdamach, mówiłam swoje świadectwo i nieważne jak, wiecie, wy, którzy jesteście
małżeństwie. Możesz czasem być zły na swojego współmałżonka. Brakuje ci cierpliwości. Dlaczego nie wyniosłaś śmieci? Prosiłam o to czy tamto. Ja często tak zmagałam się z Bogiem. Ja nie chcę jechać do Izraela. Oni mnie będą tam próbować zabić. Obiecałeś mi to lata temu. Jak to jest, że to tak długo trwa? I frustrowałam się nieraz. Ale zawsze ostatecznie poddawałam się Jego woli, dlatego że On ma rację, i dlatego że On jest godzien, i dlatego że ja wsłuchuję się w bicie Jego serca. Tak jak Jan, który kładł swoją głowę na piersi Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. I Jan słuchał serca Jezusa. I kiedy tak robisz, kiedy odpoczywasz przy sercu Boga i naprawdę poznajesz Jezusa, słyszysz Jego serce, to naprawdę trudno jest powiedzieć nie. No, wyobraź sobie spojrzeć na Jezusa po tym wszystkim, co dla Ciebie zrobił i powiedzieć, no wiesz co, ja tak naprawdę nie za bardzo chcę to zrobić. Nie. Ja nie mogłabym tego zrobić. I pamiętam, któregoś dnia głosiłam i mówiłam Jezusowi, że chcę z tym skończyć. I powiedziałam mu to wiele razy, ale raz słyszałam, jak on odpowiedział mi: Angela, ale ty znasz moje serce. I to przeszyło mnie. Bo nie każdy ma swoje serce pochwycone przez ten ogień i przez to objawienie, które cię łamie do miejsca, gdzie zaczynasz płakać i znosić boleści za duszę i chwytasz flagę i zaczynasz płakać za narodem, albo widzisz jakąś twarz, zaczynasz szlochać za jakimś narkomanem lub prostytutką. Nie każdy miał swoje serce tak przeszyte, ale jeśli chcesz, aby twoje serce było takie przeszyte, on to zrobi. Poproś Go o to. Złam moje serce dla tych rzeczy, które łamią twoje. I powiem ci, że kiedy pomodlisz się tą modlitwą, przygotuj się na prawdziwe złamanie, na cierpienie, na przechodzenie czegoś, czego wcześniej nie doświadczyłeś. Ale jeśli chcesz naprawdę słyszeć bicie serca Jezusa, pozwól, aby On cię złamał, ponieważ powodem, dla którego ja wytrwałam przez 21 lat na ulicy, nawet kiedy nie mam włączonej kamery, ja nadal głoszę komuś Ewangelię. Nawet kiedy kłócę się o coś z Jezusem, ja nadal głoszę Ewangelię. Dlaczego? Ponieważ to jest prawda. Niezależnie od wszystkich moich zmagań z Bogiem na temat tego, co się dzieje w moim życiu i wszelkiego konfliktu, niezależnie od tego wszystkiego, Ewangelia jest nadal prawdą. Moje problemy nie zmieniają Ewangelii, to Ewangelia zmienia mnie. I to właśnie musimy robić. Poddawać się Bogu, dawać odpór diabłu, a on ucieknie. I my wszyscy tak naprawdę potrzebujemy świeżego chrztu posłuszeństwa. Wiecie, czym jest posłuszeństwo? Kiedy Bóg mówi ci coś, czego nie chcesz zrobić. Poddanie nie może być udowodnione, czy to w małżeństwie, czy przed Bogiem, zanim Bóg każe ci zrobić coś, czego ty nie chcesz. Kiedy Bóg mówi na przykład, jedź do Toskanii, do Włoszech, no to pierwsza jestem, o to jestem, poślij mnie. Tam właśnie dzisiaj zresztą jadę do Toskanii. Jedno z moich ulubionych miejsc na ziemi. Ale widzisz, Toskania we Włoszech to jest moja nagroda za głoszenie przez 3 miesiące w Izraelu, bo ja tu nie chciałam przyjeżdżać, nie chciałam tu głosić. Ale poddanie polega na tym, że jesteś wypróbowywany, kiedy na przykład twój mąż powie ci dla kobiet, jeśli twój mąż mówi ci, nie chcę, żebyś dzisiaj ewangelizowała, chcę, żebyś została dzisiaj ze mną w domu. I na przykład oglądała ze mną telewizję. A ty nagle w swojej nadduchowości powiesz, chcesz powiedzieć, że ty się bardziej troszczysz o telewizję niż o zgubioną duszę?
Powiem Wam pewną mądrość w tym temacie. Miles Monroe, wielki kaznodzieja, któregoś razu miał taką kobietę, która przychodziła do jego kościoła na spotkania modlitewne. Jej mąż nie chciał przychodzić do kościoła. Miles Monroe zapytał tej kobiety, gdzie jest twój mąż? Na co ona powiedziała, no on w domu jest, nie lubi kościoła. I Miles Monroe dał jej wtedy notatkę. Napisał coś na kartce, powiedział, idź do domu. Ona mówi, co? Mam zostawić spotkanie modlitewne, iść do domu, do męża? A on mówi, weź tę notatkę do twojego męża. I na tej notatce było napisane, wysyłam twoją żonę do domu, aby była z tobą, bo jej pierwsza służba to bycie twoją żoną. I to tak zszokowało tego mężczyznę, że on w końcu przyszedł do kościoła z powodu okazanego mu szacunku. I Miles Monroe nauczał tej kobiety, szanuj swojego męża. I z powodu tej czci, tego szacunku, ten mężczyzna przyszedł do kościoła i później został zbawiony. I to było dlatego, że wiele kobiet kocha swojego pastora bardziej niż swojego męża. Chodzi tu o taką nadduchowość, ale ważne jest w relacji, aby słuchać swojego współmałżonka i czasami poddanie będzie wypróbowywane. Lata temu ktoś zapytał mnie, co zrobisz, jeśli twój mąż powie ci, żebyś nie głosiła. A ja powiedziałam, no po 20 paru latach głoszenia może nawet powiem halleluja, może teraz ktoś inny pójdzie głosić. Ale słuchajcie, Bóg to wszystko ma rozpracowane. On zna rozwiązanie. Jeśli chodzi o poddanie Bogu, kiedy Bóg mówi ci, żebyś coś zrobił, a ty nie chcesz tego zrobić, pamiętaj, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Będziesz miał otwartą, publiczną nagrodę w niebie i na ziemi za swoje posłuszeństwo Bogu. Plus zainspirujesz całą masę ludzi, robiąc to. Daniel był w ogniu, widzieli go ludzie publicznie. To się działo wszystko otwarcie. Eliasz sprowadził ogień na oczach tłumów. Łazarz został wzbudzony z martwych, również publicznie. Bóg robi bardzo dużo rzeczy w taki sposób, gdzie dużo ludzi może to widzieć. Jest to celowe dla Jego chwały. Bóg nie podzieli się swoją chwałą z nami czy z kimkolwiek innym. Cała chwała należy do Niego. Godzien jest baranek. Dziękuję Ci tak bardzo i jeśli chodzi o to posłuszeństwo i kładzenie swojego życia za królestwo, myślę, że znalazłyśmy coś wspólnego. Jesteśmy skoncentrowane na królestwie i dziękuję Ci bardzo, Angela, życzę Ci wszystkiego najlepszego na Twojej kolejnej podróży. A tak, teraz kawa we Włoszech, halleluja.